To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu Teresa Drozda. Gościem Drozdowiska jest Piotr Kofta, z którym poznaliśmy się już nawet nie pamiętam kiedy, ale to było prawdopodobnie przy okazji pewnie jakichś rozmów o Jonaszu Kofcie. I zupełnie niedawno zorientowałam się, że ty się zajmujesz Czechami, czeską literaturą, że w ogóle jesteś bohemistą. I się nagle okazało, że mamy całą masę wspólnych tematów. Witaj Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Muszę tu sprostować trochę. Prostuj. Bohemistą to ja miałem być, ale ostatecznie nim nie zostałem, tylko studiowałem bohemistykę. No, ale to chyba wystarczy, co? Ale nie skończyłem jej, żeby było jasne. Porzuciłem ją dla socjologii, ale została mi znajomość języka i ona się w różnych dziwnych momentach mojego życia przydaje. No i dzisiaj się umówiliśmy na takie spotkanie, które będzie takim rodzajem przeglądu tego, co się ostatnio w tej czeskiej literaturze w Polsce wydarzyło. To od czego zaczynamy? Od przewodnika po czeskiej historii, Petra Jokesza? No chętnie. To jest książka, która się nazywa Czesi, przewodnik po historii narodu i państwa, co oczywiście ma znaczenie w przypadku Czech, które nie jest do końca uchwytne dla Polaków, bo oczywiście Czechy dzielą się na Czechy właściwe, na Morawy i na Śląsk. I każdy z tych kawałków obecnych Czech ma trochę inną historię. W związku z tym takie rozróżnienie jest istotne. To jest bardzo ciekawa książka. Ona jest napisana po polsku w ogóle, bo jest napisana przez Czecha, który od 2 dekad bodajże w Polsce mieszka, żyje, pracuje, bo to jest filolog. Wykładowca akademicki. Wykładowca UJ-u. I to jest praca z gatunku tak zwanych historii skondensowanych, czy jak to mówią Czesi, w kostce. I mnie się wydaje, że to jest bardzo trudny gatunek literacki, bo trzeba podejmować trudne wybory. I przeważnie takie kompendia są po prostu beznadziejne. Tak, bo autorzy nie dość, że podejmują trudne wybory, to jeszcze tak niewiarygodnie się skracają sami, że zostaje sama sucha masa, której się nie da konsumować. Natomiast ta książka jest napisana jak dobry felieton historyczny i się czytają nader przyjemnie. Jej założenie takie podstawowe, o ile sobie przypominam ze wstępu, jest takie, że jest to historia Czech, napisana dla polskiego czytelnika, ale z perspektywy czeskiej, co znaczy, że na przykład relacje polsko-czeskie są tam proporcjonalne do ich rzeczywistej wagi w historii Czech, a nie była ona zbyt wielka. Prawda, to za rozczarowanie, naprawdę. Może być to rozczarowujące dla kogoś, kto rzeczywiście nie ma o tym zielonego pojęcia. Natomiast to jest taka książka, którą w zasadzie każdy, kto chciałby mieć pojęcie o tym, skąd się Czechy wzięły i co je ukształtowało, no, powinien ją przeczytać. Nie sprawi mu to wielkiego problemu, bo to ma 400 stron bodajże. Jak mówię, bardzo gładko się czyta i pokazuje różne takie punkty zwrotne czeskiej historii, które spowodowały z naszej perspektywy to, że Czechy się od Polski różnią, mimo że startowały mniej więcej z podobnego pułapu cywilizacyjnego. Ja tę książkę czytałem z takim właśnie założeniem, że sobie będę śledził te momenty przełomowe. Uh-huh. I sprawdzał, co wiesz, a czego nie wiesz? Oczywiście to też. Myślę, że w moim wypadku to ta książka nie tyle przyniosła mi nową wiedzę, co ją ładnie, tak bym zorganizowała, o tak bym powiedział. Różne klocki, które czasem luźno mi tam latały w głowie, się połączyły tu i ówdzie. I dla kogoś, kto przeszedł taki standardowy kurs polskiej historii, to może być ciekawe obserwowanie, w jaki sposób te ścieżki się rozchodziły. Bo gdzieś tak do XIV wieku to jest jakby 100% analogia praktycznie.
w Czechach są Przemyślidzi, w Polsce są Piastowie. Są bardzo podobne historie, takie feudalno-średniowieczne z podbijaniem różnych rejonów, przemyślnym mordowaniem swoich braci i sióstr, walkami plemiennymi, potyczkami z kościołem, tak, który poszerzał swoje wpływy w tej części Europy. A potem się zaczyna dziać już różnie. Nie będę teraz oczywiście opowiadał czeskiej historii, no to nie ma sensu. Po to mamy Petra Jokesza. Po to mamy tę książkę. Natomiast jeżeli ktoś by chciał tak gładko, wstępnie sobie przyswoić sprawy związane z husytyzmem w Czechach, z protestantyzmem czeskim, z kontrreformacją, potem z władzą Habsburgów w Czechach, czyli z tym, nazwijmy to, źródłem tego dwuznacznego czeskiego stosunku do katolicyzmu i do takiej obrzędowej religijności w ogóle, no to ta książka to jest taki must read. Wszystkie te rzeczy, o których mówisz, czyli i husycyzm, i rządzący w Czechach Habsburgowie, to wszystko to są takie tematy, które mimo iż sięgają bardzo głęboko w historię, to też bardzo silnie ciągle są nawet dyskutowane w Czechach, czego przykładem ta kolumna maryjna, która ostatnio stanęła na przykład, prawda, na rynku staromiejskim w Pradze. To się oczywiście wiąże z tym, że wszystkie te historie zostały przetworzone przez ruch odrodzenia narodowego czeski w XIX wieku, jakby zostały napisane od nowa. Jokeś to pokazuje, to znaczy pisze o tym, w jaki sposób Czesi sobie swoją historię zdekonstruowali i skonstruowali od nowa, tak żeby spełniała pewne warunki konieczne dla takiego XIX-wiecznego rodzącego się nacjonalizmu. Nacjonalizmu, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, też w pozytywnym znaczeniu tego słowa, to znaczy takiego budowania poczucia wspólnoty pewnej. Tak, ja nie używam słowa nacjonalizm tutaj pejoratywnie. Po prostu XIX wiek jest epoką nacjonalizmu na całym świecie, a w tej części Europy w szczególności. I takie mam przemyślenie, że wszystkie te książki, które opowiadają właśnie o naszej tej skomplikowanej historii środkowoeuropejskiej, one muszą pokonać pewien próg mityzacji, tak bym powiedział. To się wiąże z tym, że my jako ludzie żyjący w czasach postnacjonalizmu w zasadzie nie potrafimy sobie wyobrazić czasów prenacjonalistycznych, to znaczy czasów sprzed istnienia jasno i klarownie zdefiniowanych narodów, które są bazą dla naszej tożsamości, nawet jeśli nam się to nie podoba. I to zawsze, to jest generalnie problem nie tylko dla laickiego, zwykłego czytelnika, czy po prostu człowieka, który chciałby coś wiedzieć, ale to jest problem dla nauki, problem dla historiografii w szczególności. Jak odsiać mity nacjonalizmów od tego, co było wcześniej. I taka książka, jak książka Jokesza, ona pozwala troszkę przełamać ten impas taki intelektualny, który Polakom jest bardzo dobrze znany. Tak, bo ta historia, której się uczymy w podręcznikach szkolnych, ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A już w szczególności z rzeczywistością tych wieków, kiedy nie definiowaliśmy się jako naród. Mnie jeszcze zachwyciła w tej książce Petra Jokesza pewna konstrukcja, to znaczy to, że z jednej strony rozdziały opowiadające o kolejnych punktach tej historii są po pierwsze bardzo krótkie, a oprócz tego jeszcze ich skrót mamy na samym początku każdego rozdziału. Trochę tak jak czasem bywa w, nie wiem, książkach przygodowych, tak jak jest choćby w Saturninie. A to jest takie przyjemnie starodawne. A poza tym są tam takie passusy dotyczące konkretnych przykładów czy zagadnień. To jest trochę, ta książka jest trochę skonstruowana jak książki Normana Davisa, powiedziałbym. Jeśli by szukać tutaj jakichś historycznych, znaczy takich książkach historycznych. Tak. Takie popularne książki historyczne, właśnie robione w taki sposób, że jest od ogółu do szczegółu, od ogółu do szczegółu. To jest dobra szkoła pisania historycznego. Bardzo mi się ta książka podobała. Pisałem o niej tekst z gazety i ogólnie polecam. A co jeszcze ostatnio czytałeś czeskiego czy słowackiego, co cię dobrze nastroiło do świata? Nie wiem, jak to z tym dobrym nastrojeniem.
Dobra, to było prowokacyjne. Bo powiedzmy w ostatnim półroczu taką absolutnie najwybitniejszą czeską książką, jaką przeczytałem, to były Piękne zielone oczy Ernesta Lustiga. I trudno powiedzieć, żeby była to lektura pocieszająca. To zresztą była ostatnia praca translatorska Jana Stachowskiego, wybitnego tłumacza, który zmarł w grudniu zeszłego roku. Człowieka, który miał na czyszczyznę słuch absolutny. No bardzo rzadko się zdarza, żeby aż tak dobrze czuć język, być może często lepiej niż rodzimi użytkownicy tegoż. A Piękne zielone oczy to jest historia holokaustowa. To jest potężny tekst, to jest grube powieścidło, które tak naprawdę jest takim psychologicznym studium relacji kata i ofiary. Ja mam taką refleksję, że my jesteśmy teraz zalewani przez potok potwornego kiczu związanego z zagładą. Dla mnie to jest zdumiewające zjawisko. Te wszystkie naprawdę denne, kretyńskie powieści o miłości w Auschwitz i tak dalej. Nie mam pojęcia, jakim sposobem ludzie są gotowi czytać coś takiego. Pisanie jakoś tam rozumiem, bo to jest po prostu merkantylne. Tak? To się sprzedaje, więc zawsze się znajdzie, ktoś coś takiego napisze. Ale kto to kupuje, do cholery? Mówię o tym właśnie, żeby powiedzieć, że taka książka jak Piękne zielone oczy jest na absolutnych antypodach. To jest literatura wysokiej próby, napisana przez człowieka, który przeżył Holokaust, a całą swoją twórczość w zasadzie poświęcił próbie zrozumienia tego, co tam się stało. Jest to pewnie najwybitniejszy czeski twórca związany z nurtem, oczywiście żydowsko-czeski, trzeba to zaznaczyć, związany z nurtem postholokaustowego pisania. A ta powieść jest historią luźno bardzo opartą na losach jego żony okupacyjnych, która trafiła do szeregu różnych placówek totalitarnego nazizmu, przeżyła. I on, tak powiem, budował wiele fabuł w ciągu życia opartych o te losy, a to jest jedna z jego ostatnich książek, pisana w latach 90. bodajże, czyli taka summa, można powiedzieć. Do puenty, już zmierzam do puenty, to jest historia nastolatki żydowskiej, czeskiej, Żydówki, która zostaje z Auschwitz zabrana do domu publicznego dla niemieckich oficerów. I tam przeżywa około miesiąca. To się w Polsce dzieje, gdzieś na Rzeszowszczyźnie, zimą. I ten miesiąc oczywiście jakby zaważy na całej reszcie jej życia, bo jest to miesiąc kaźni, ale zarazem jest to miesiąc nadziei, bo okazuje się, że przez jakby graniczne poniżenie, ona stwarza sobie furtkę do przetrwania. Taki paradoks. I ta książka się składa w zasadzie z trzech rozmów. Z dwoma niemieckimi oficerami. Jednym SS-manem, jednym oficerem Wehrmachtu oraz z portparol autora już po wojnie. To jest ta trzecia rozmowa. One trwają przez setki stron. I rzeczywiście jest to bardzo dziwna proza, bo ona jest jakby głęboko psychologiczna, teatralna, upozowana na różne sposoby. Są to takie często głęboko filozoficzne, paradoksalne rozważania o tym, co może zrobić człowiek, który jest kompletnie bezsilny i co może zrobić taki, który ma nieograniczone możliwości czynienia dobra albo zła. Tak, bo po prostu może się cieszyć pełną wolnością wobec innego człowieka. To jest dla mnie to ciężkie przeżycie. To była ta książka. Ciężkie przeżycie. Zastanawiałam się właściwie, jaki jest sens 80 lat po wojnie pisać taką książkę, a potem sobie pomyślałam, że to jest właściwie chyba jedyna książka, jaką czytałam, która próbuje ten mechanizm
tak jakoś strasznie właśnie osobiście i nienaukowo rozebrać. Czyli rozebrać go tak nieprawdopodobnie emocjonalnie. I to jest chyba jedyna ta książka, która właśnie w te emocje tak bardzo głęboko wchodzi i na wszystkie możliwe sposoby je ogląda, ze wszystkich możliwych stron. Ponieważ przecież i ta główna bohaterka cały czas przez większą część tej książki się zastanawia nad tym, czy to ona nie jest winna temu wszystkiemu. Czytało się to bardzo trudno, ale jednocześnie trudno było przerwać, znaczy jakby nie można było tego skończyć w żadnym momencie, a tych kilka momentów i kilka scen, które się jeszcze dzieją w tym burdelu czy domu publicznym, jak to elegancko powiedziałeś, no to są rzeczy tak potwornie brutalne, że naprawdę trudno coś podobnego, a jednocześnie tak delikatnie napisane, że naprawdę trudno coś podobnego, mam wrażenie, też w literaturze znaleźć. Bo to jest brutalność psychologiczna. Tam nie ma praktycznie scen takich, w której ktoś kogoś torturuje, zabija. Wszystko się odbywa w sferze werbalnej tak naprawdę. Co też pokazuje potęgę literatury w jakimś sensie, że ona jest w stanie w ogóle opisać taką sytuację. Okej, może tak, bo Lustig zrobił coś, czego literatura postholokaustowa w zasadzie nie robi. I w jakimś sensie ona taki niepisany kanon tej literatury tego zakazuje. Mianowicie oddał głos katom i postanowił, że tak bym uczynił z nich ludzi. I pewnie to też jest takie wstrząsające, dlatego że mu się to udało. Jakby udało mu się wyminąć wszystkie pułapki kiczu albo pretensji takiej psychologicznej, jakie można by tutaj wpaść. Ci ludzie są bardzo rzeczywiści w tej książce. Są realni absolutnie. Widzimy ich. Ale razem są to potwory. A czytałeś inne książki, które są dostępne w Polsce? Jan Stachowski przełożył jeszcze na pewno Ukochaną, ale też w latach 60. ukazały się opowiadania Arnoszta Lustiga w Polsce. Więc nie, nie, nie. A zachęciła cię te oczy, żeby do nich sięgnąć, wrócić? Absolutnie tak, absolutnie tak. Ja bardzo chętnie bym je w oryginale w ogóle przeczytał. Tylko ja jednak pracuję jakby jako czytelnik zawodowy Przyjemności trochę mało czasu. Moje marginesy są bardzo cieniutkie. Także te przyjemności muszę sobie odłożyć na jakiś zaś. A Lustiga, to nie da się przeczytać wszystkiego. Akurat Lustiga nie czytałem i być może dlatego też te oczy tak mnie uderzyły mocno. Jeżeli oczy mogą uderzyć. Tak, no to jest rzeczywiście monumentalna książka. Ona się ukazała jakoś w drugiej połowie 2020 roku. Przywołujemy jeszcze jakieś tytuły. Co jeszcze masz na liście? Proszę Państwa, bo Piotr ma jeszcze listę. Mam jeszcze dwie książki w zasadzie. No, ciekawa jestem, czy czytałam, czy nie. Chciałbym powiedzieć jeszcze, nawiązując do Jokesza wcześniej, że jeśli ktoś jest zainteresowany czeską historią bardziej współczesną, bardziej nowoczesną, ale dwudziestowieczną, to powinien koniecznie przeczytać książkę Piotra Majewskiego Kiedy wybuchnie wojna. 1938, tak. Która była w ścisłym finale na szczęście Nagrody Literackiej Nike w ubiegłym roku bodaj. Tak, to wydała Krytyka Polityczna w roku 2019. Książka jest napisana przez wybitnego fachowca od historii środkowej Europy XX wieku, a w szczególności historii Czech. Jest to praca historyczna, która jest napisana jak thriller. Tak. Jest znakomita. Tak, jest znakomita. I to jest dopiero cegła, bo ona liczy tak koło 700 czy 800 stron, już nie pamiętam, ale to jest po prostu tak napisane, że nie można się od tego oderwać. Ja w ogóle chyba pierwszy raz czytałam historyczną książkę napisaną w taki sposób. To jest coś doskonałego. Tak, i jeśli nam się wydaje, że my mamy traumę na tyle tego, że nas alianci zdradzili w 1939, to powinien jakby zapoznać się z czeską traumą z roku 1938. Jest ona dużo boleśniejsza. Tak.
Tu się podpisuję w 100% i o książce Piotra Majewskiego Nigdy dość, i myślę, że to jest taka książka, o której trzeba mówić, trzeba o niej przypominać, trzeba zwracać na nią uwagę ciągle i ciągle, bo to jest absolutnie wyjątkowa pozycja na naszym rynku i ja jestem w ogóle w siódmym niebie, że znajdują się wydawcy, którzy takie książki też decydują się wydać, no bo to jest totalnie niekomercyjna rzecz. Znaczy, ciekaw jestem, czy się ukaże, a może się już ukazał czeski przekład tej książki. Jeszcze chyba się nie ukazał. Chyba się tego nie da tak szybko przełożyć. I ciekaw jestem, jakby było, gdyby taka książka się ukazała na rynku anglojęzycznym, bo to jest naprawdę świetna rzecz i ona zasługuje na wszelkie nagrody branżowe. Jakby została wydana po angielsku, to pewnie byłaby jakimś tym bestsellerem i tak dalej, i tak dalej. Tak myślę. To podrzucamy w takim razie tłumaczom, tudzież wydawcom taki pomysł. Sprzedawajcie 1938 Piotra Majewskiego, bo to jest genialna książka. No ale jak mówimy o historycznych książkach opowiadających o dwudziestowiecznej historii Czech, no to ja nie mogę nie powiedzieć też o dwóch książkach Mariusza Surosza, które są oczywiście na innym jakby poziomie zaawansowania czy sposobu pisania, kiedy byśmy je porównywali do na przykład Piotra Majewskiego, ale jednak i Pepiki, i Ach te Czeszki to są też książki, które otwierają, które w bardzo taki niebanalny, powiedziałabym, sposób poprzez losy ludzi mniej lub bardziej znanych bardzo też ciekawie tę dwudziestowieczną historię Czechosłowacji pokazują. No nie mogę nie powiedzieć też o tych książkach. Absolutnie. To są bardzo porządne kompendia, zrobione też według najlepszych zasad takiej historycznej biografistyki, czyli od biografii do epoki. O, tak są skonstruowane. Bardzo fajne, tylko oczywiście one już wyszły jakiś czas temu, były wznowienia pewnie poprawiane. Pepików, tak. Czeszek chyba nie. Mhm. Czeszki się ukazały w 2015 roku, nie miały wznowienia, ale Pepiki chyba też w tym roku mają być wznowione raz jeszcze i na pewno w maju 2021 roku ma się ukazać kolejna, w podobny sposób napisana książka Surosza, to już Czarne zapowiada. No to czekamy. Jeszcze bym wspomniał o dwóch książkach czeskich, które jakoś czytałem w miarę niedawno. Nie jest tak, że czytam jakieś stosy tego, no bo muszę czytać różne inne rzeczy też. Nie bym czytał tylko czeskich książki. Naprawdę? Ale oczywiście to jest niemożliwe. Więc pierwsza rzecz to jest powieść Bianki Belowej Mona, wydana przez wydawnictwo Afera w przekładzie Anny Radwan-Żbikowskiej. To trzeba zaznaczać zawsze, kto przełożył daną książkę. To jest druga powieść Belowej przełożona na polski. Wyszło Jezioro. 2 lata temu bodajże. Też w tym samym przekładzie. Tak, i to jest takie dziwne pisarstwo, specyficzne. Ono bardzo mocno abstrahuje, tak powiem, od kontekstu regionalnego. To są książki takie napisane na granicy dystopii, opowiadające o światach, które są chore na różne sposoby i w których oczywiście los kobiet jest cięższy albo bardziej skomplikowany jeszcze niż w naszym świecie. Jezioro jest taką alegoryczną historią o końcu pewnego świata przyrody, opartą o zanikanie Jeziora Aralskiego w Azji Środkowej. Mona jest taką mocno polityczną powieścią o religijnej opresji, religijnej i politycznej opresji, takiej totalitarnej, wymierzonej w kobiety. Generalnie te książki leżą daleko od tego, co sobie wyobrażamy na temat literatury czeskiej. Są bardzo uniwersalne, napisane takim subtelnym, oszczędnym językiem. Ja to zawsze doceniam, że jeśli można coś napisać krótko, a niedługo, to jest zawsze lepiej. Oczywiście są rzeczy, które nie mogą być napisane krótko. Natomiast większość literatury, która się na świecie ukazuje, może być napisana krócej niż jest napisana. I Belowa jakby dowodem na tę tezę, bo ona pisze krótkie książki, które są niezwykle esencjonalne. Polecam. To jest taka wędrówka w trochę inny świat literacki. Zresztą Belowa jest też zawieszona między światami, bo jest pochodzenia Bułgarką, piszącą po czesku, czyli ona wie, jak to jest być jedną nogą tu, drugą nogą tam, również kulturowo.
No ja Jezioro czytałam i mam takie same wrażenia, o których mówisz. Mona jeszcze czeka, bo ja też czytam dużo, ale nie zawsze zdążam na gorąco z tymi nowościami, tak. A druga książka, ostatnia już w tym wyliczeniu, to jest kryminał. Nazywa się on Człowiek Pana Ministra. Och, naprawdę czytałeś Modrestiny, czyli Człowieka Pana Ministra. Modrestiny, tak, czyli co, niebieskie cienie, tak. Michała Sikory. To jest część cyklu. Zresztą zdaje się, jest serial nakręcony w Czechach. Nie jeden nawet. Tak, według tego cyklu. Przy czym my żadnych innych części tego cyklu po polsku nie znamy. Rzecz się dzieje w Ołomuńcu na początku poprzedniej dekady. Jest to skrzyżowanie powieści uniwersyteckiej, kryminału i satyry społecznej. Czy powieści politycznej nawet trochę. Powieści politycznej również. Kiedy czytałem tę książkę, pomyślałem sobie, że ona ma taki dosyć klarowny, stylistyczno-gatunkowy pierwowzór w literaturze szwedzkiej. Mianowicie cykl kryminalny duetu Sjöwall i Wallo, taki klasyczny, a potem powieści Leifa Perssona, jednego z najwybitniejszych autorów powieści kryminalnych szwedzkich, szerzej skandynawskich. Więc jeśli ktoś zna Sjöwall i Wallo i Perssona, to jemu się Sikora spodoba bardzo. Ja lubię taką literaturę, która wykracza na różne sposoby z konwencji gatunkowych i opowiada o czymś więcej niż tylko o tym, że jest trup i że trzeba coś z tym zrobić. Z tej książki przebija złość na to, jak jest świat zorganizowany. Rzecz się dzieje, jak już, nie wiem, czy mówiłem, w Ołomuńcu, na środkowych Morawach. To jest takie stare miasto. Nie wiem, jak ktoś nie był, to niech pojedzie, bo ładnie. Jest piękne. Bo ładnie tam jest. Ołomuniec jest piękny, tak. Po czesku to jest ta Olomouc, dziewczynka. I oczywiście jest to, jak na czeskie warunki, duże miasto, ale tak naprawdę nie jest to duże miasto i to dość jasno z tej książki wynika, że jest to miasto, które jest opanowane przez pewną sitwę, taką, która się wyłoniła w czasach transformacji ustrojowej i zastąpiła starą sitwę. I wszystkie zbrodnie, które tam się wydarzają w tej książce, mają jakieś źródła właśnie w toksycznych relacjach władzy, takiej prowincjonalnej, powiedzmy, i w ambicjach rozmaitych różnych ludzi z Ołomuńca, którzy chcieliby już być ludźmi z Pragi. Bardzo. Bardzo dobrze napisana książka, z fajnym poczuciem humoru, ironiczna, zgryźliwa, smutna i dla Polaka absolutnie zrozumiała, bo mówi o sprawach, które są nam też bliskie, to znaczy o tym, że niektóre sprawy w naszych społeczeństwach gniją. I że można by coś z tym zrobić, ale nie wiadomo co tak naprawdę. I gdzie nie dotknąć, tam po prostu jest nieprzyjemnie. Martyna Lemańczyk tłumaczyła tę właśnie powieść, Człowiek Pana Ministra, Michała Sykory. Mam cichą nadzieję, że kolejne tomy z tego cyklu też się ukażą i że być może też za ciosem, no właśnie, pójdzie jakaś telewizja, która pokaże te seriale. Ja je oglądałam i to są bardzo dobre seriale. Michał Sykora napisał, w tej chwili się ukazała piąta już powieść tego cyklu z tymi właśnie bohaterami, z tą panią komisarz Wirową, czyli Wielką Sową. No i jak dobrze pójdzie, trzymajmy kciuki za wydawnictwo Afera, może te książki pomalutku w tej serii Czeskie Krimi będą się w Polsce ukazywały. Jestem za. Jestem za. Piotr Kofta, bardzo ci dziękuję. A jak czytasz? Czytasz w papierze, czy czytasz w e-bookach? Różnie. Sytuacja epidemiczna zmusiła mnie już w zasadzie do przejścia na elektronikę w całości, ale robiłem to już dużo wcześniej, bo już dużo wcześniej żyłem w stanie katastrofy budowlanej, związanej z nadmiarem papieru. Siedzimy tutaj teraz w kuchni, ale możesz, nie wiem, musisz sobie wyobrazić, co się dzieje tam dalej. Wyobrażę sobie. Okej, ale preferujesz któryś sposób czytania? Pytam o to, wiesz dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele osób mówi, że nie, w ogóle to czytanie elektroniczne, ono nie ma nic wspólnego z czytaniem, to jest jakaś proteza w ogóle czytania, że to nie ma sensu i że jak już ktoś czyta elektronicznie, to znaczy, że w ogóle nienawidzi papieru. A ja po prostu uważam, że to się daje
pogodzić, że jedne książki czytasz w papierze, drugie elektronicznie. Zmierzam do tego, że czytanie elektroniczne, czytanie na czytniku nie wyklucza czytania papierowego, a mam wrażenie, że ciągle jeszcze funkcjonuje rodzaj takiej granicy, że jak czytasz tak, to już po prostu nie możesz czytać tak. No bo ludzie lubią takie biało-czarne, zero-jedynkowe podziały, które nie mają żadnego sensu. Ja, ponieważ to od wielu lat siedzę w branży krytycznej, czytelniczej, bardzo wiele książek czytam jeszcze przedpremierowo i Bogu dziękuję i wszystkim świętym za to, że się skończyła epoka tak zwanych szczotek. To absolutny koszmar. Dostawało się po prostu zbindowany plik jakiegoś bardzo brzydkiego papieru. Od kiedy się pojawiła możliwość przeczytania książki przedpremierowo, elektronicznie, to jest miło. Jestem od lat użytkownikiem wszelakich czytników. Mam dwa przynajmniej jakby na bieżąco. Jeden, którym czytam e-booki, drugim taki większy trochę, którym czytam PDF-y, żeby sobie nie zniszczyć wzroku do reszty. Czytam w papierze. Jest mi wszystko jedno. Jakby książka to jest tekst. Jak go przeczytam, to już naprawdę gancegal. Dziękuję Ci bardzo za to, co powiedziałeś. Piotr Kofta był gościem kolejnego wydania Drozdowiska, ale pewnie to nie było nasze ostatnie spotkanie, choć pierwsze w tej formie i w taki sposób. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jeśli podobał Ci się ten podcast, zostań jego patronem. patronite.pl/Teresa Drozda. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. A pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Jestem też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Teresa Drozda, dziękuję i do usłyszenia.